Witaj mój drogi, moja droga. To kolejny krótki podcast z Pauliną i dzisiaj chciałabym kontynuować temat strachu. Więc w poprzednim podcaście mówiłam o tym, dlaczego strach tak bardzo rządzi naszym życiem i dlaczego. Ponieważ jest to ważne, żebyś poznała, jak w ogóle działa nasza fizjologia, jak działa nasz układ nerwowy, szczególnie ten autonomiczny, współczulny i przywspółczulny oraz to, dlaczego w ogóle tak się dzieje. Więc mam nadzieję, że wytłumaczyłam to na tyle, żebyś zrozumiała takim prostym językiem i dlaczego ja postanowiłam w moich działaniach, w moich kursach i zajęciach i medytacjach właśnie gęsto pracować z tym tematu, czy to strachu, czy to uzdrawiania emocjonalnego, bo uważam ogólnie, że to jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, ale dzisiaj chciałabym kontynuować temat strachu przed porażką. Dlaczego w ogóle boimy się porażek i co tak naprawdę to sprawia w życiu, jak sobie możemy z tym poradzić. Więc jak wiesz, każdy z nas ma taki strach przed porażką, że coś zrobisz i to nie do końca będzie takie, jakie powinno być, albo nie da Tobie takiego efektu, jaki powinien był być, albo da wręcz negatywny efekt. Sprawi, że zamiast coś osiągnąć, to stoczysz się w dół i będziesz musiał zaczynać od początku. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? Tutaj znowu przejdę do naszej fizjologii i naszego umysłu, bo to wszystko sprawia Twój umysł. Twój umysł lubi, kiedy jest w takim momencie konstans, kiedy wie, co się dzieje i kiedy potrafi przewidzieć każdy kolejny krok, każde potknięcie, każdą akcję. Nasz umysł po prostu to lubi. Nazywa się to strefą komfortu. I kiedy zaczynasz robić krok w przód, to wychodzisz poza tą sferę komfortu, co już dla umysłu jest po prostu niewiadomą, bo nie wie, co się zadzieje, nie wie, jak będzie mógł to skontrolować, nie wie, jaki to będzie miało efekt i nawet jeżeli to będzie miało super ekstra efekt, dosłownie, nie wiem, chcesz zmienić pracę i wie, że to Tobie da $1 000 000, ale Twój umysł nadal będzie Ciebie chciał stłamsić i sprawić, że będziesz w tej strefie komfortu i wciąż tkwił w tym samym miejscu. Ponieważ dla umysłu każde takie wyjście poza sferę komfortu to jest jak to spotkanie z tym tygrysem szablozemnym, o którym mówiłam poprzednio. Kiedy jesteś w bardzo silnym stresie, to ten kortyzol i adrenalina czasem potrafi Tobie dać niesamowitą siłę, takiego powera i moc, żeby działać, ale bardzo często nasz umysł sprawia, że mam takiego freeza. Zamieramy w miejscu i nie możemy się ruszyć. I to się właśnie dzieje z umysłem. On nagle zaczyna, tak jakby wszystkie sznureczki, wszystkie połączenia, które masz, zostały nagle odcięte i stoisz w takim pustym miejscu i nie wiesz nawet od czego zacząć i co zrobić. I to jest zupełnie normalne. Umysł boi się nowości, umysł boi się pójść naprzód, umysł boi się tego, co jest niewiadome. I dlaczego tak bardzo się tego boimy? Ponieważ znowu, tak jak mówiłam, mamy warstwy tego naszego strachu, czy to przed porażką, czy przed wszystkim innym i te nasze strachy pochodzą z negatywnych przekonań. Przekonanie, że nawet jeżeli zrobimy ten krok, nawet jeżeli uda nam się, nie wiem, zarobić ten $1 000 000, jeżeli już idziemy w tym kierunku, to będzie to, że kogoś zawiedziemy, albo to jest strach, że i tak nam się nie uda, albo że i tak nie będziemy wystarczający dla kogoś, albo że przez jakiś czas będziesz musiał wychodzić jeszcze bardziej poza swoją strefę komfortu i to jest przerażające, albo boisz się, że ludzie się od Ciebie odwrócą i zostaniesz kompletnie sam. Więc tak jak widzisz, znowu mamy te warstwy. Tutaj jest tylko i wyłącznie strach przed porażką, a tak naprawdę wchodzimy w bardzo wiele innych rzeczy poniżej, które są równie nieciekawe i równie przerażające, jak właśnie ta możliwość, że będzie porażka. I co co ja bym tutaj Tobie radziła robić, kiedy masz taki strach przed tą porażką i nie wiesz, jak sobie z nim poradzić. Po pierwsze, pamiętaj, że nie jesteś swoimi myślami, że tak naprawdę te myśli pochodzą właśnie z tych negatywnych przekonań, które musisz rozbijać na czynniki pierwsze i patrzeć, że one pochodzą nie od Ciebie, ale one najczęściej są naszym takim bagażem, który został nam dany przez rodziców, którzy mieli te same doświadczenia, a to samo przez ich rodziców i to tak tam wiekami się po prostu narasta. To też są przekonania, które pochodzą ze społeczeństwa. Obecnie wiecie, mam to przekonanie, że osoba, która jest szczęśliwa, musi być super bogata, a co niekoniecznie jest takie, bo znam wiele osób, które są bogate i mają jeszcze więcej problemów niż ci, którzy mają to swoje małe poletko, sobie na nim zarabiają i są zupełnie szczęśliwi, będąc tam, gdzie są obecnie. Mamy też inne przekonanie, że musimy wyglądać tak czy inaczej, żeby być piękni. W ogóle czym jest piękno obecnie? Z tym można by polemizować. Dla mnie piękno jest wtedy, kiedy jesteś w zgodzie sam z sobą i kiedy nic Tobie... może nie tyle nie przeszkadza, ale gdzie możesz po prostu swobodnie przekazywać swoją prawdę. Jeżeli Twoja prawda tkwi w tym, że musisz mieć krągły tyłeczek i duże piersi, tutaj akurat mówię w wypadku kobiet, bo jestem kobietą i najlepiej po prostu jest mi się połączyć z tą myślą, mieć sylwetkę Kim Kardashian, i przez to robisz operacje plastyczne, żeby siebie jakoś dowartościować, ponieważ nie masz tej idealnej sylwetki, no to jest dla mnie po prostu smutne, bo każdy z nas jest piękny taki, jaki jest i powinniśmy to piękno jeszcze bardziej kultywować. No więc tak jak mówiłam, mamy te warstwy, mamy te przekonania, które sprawiają, że boimy się porażki, boimy się pokazać tym, to kim tak naprawdę jesteśmy w życiu. I jeżeli sobie pomyślisz, że okej, to jest tylko myśl, która pochodzi z mojego negatywnego przekonania, że ta myśl nie jest mną, ja ją mogę sobie obserwować i powiedzieć, okej, pomyliłam się w myśleniu, dzisiaj wybieram inaczej, dzisiaj wybieram, żeby iść w tym kierunku i być sobą, a nie w tym kierunku, co moi rodzice mi powiedzieli albo co ktoś kazał mi kiedyś zrobić. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to musisz sobie dać wsparcie, ponieważ tak jak wsparcie jest nam potrzebne w życiu, to jednak Ty jesteś swoim najlepszym przyjacielem, Ty jesteś sobą, Twój umysł jest Tobą od samego początku życia aż do ostatniego dnia. Jeżeli Ty nie dasz sobie tego wsparcia, nie poklepiesz się po ramieniu mówiąc, że okej, zrobiłaś ten pierwszy krok, może nie widzisz efektu, ale już jesteś o krok bliżej do tego, żeby tam się znaleźć, no to daje Tobie taką wewnętrzną siłę, której każdy z nas potrzebuje. I nawet jeżeli tego wsparcia nie ma, no to wiesz, że jesteś dla siebie i jesteś sobą sam. I po trzecie, dawać sobie akceptację i miłość, której też potrzebujemy, żeby to wsparcie otrzymać, żeby to wsparcie w sobie znaleźć. To jest zaakceptować, że właśnie może teraz nie widzisz tego efektu końcowego, ale widzisz tego, jaki ten pierwszy krok daje efekt. Może to już będzie jakaś mała zmiana w Tobie, może to będzie mała zmiana w otoczeniu, zmiana w Twojej pracy, zmiana w Twoich finansach, a może nie. No bo tak jak mówiłam wcześniej, te zmiany możesz widzieć lub też, ale też nie musisz. I dlatego ważne jest, żeby kultywować tą wewnętrzną siłę, tą wewnętrzną jakość siebie samego i wiedzieć, że to kiedyś nastąpi. I pamiętać, że nie jesteś swoimi myślami i oczywiście one mogą rządzić Twoim życiem, ale Ty nie musisz im dawać pochwały, nie musisz w nie wchodzić, po prostu możesz je obserwować. Oczywiście takie rzeczy jak medytacja pomagają tutaj super. Medytacja z afirmacją jest przepiękna, jeżeli robisz ją w sposób dobry, bo ja znam wiele osób, które medytują od lat, dają sobie afirmacje i nic z tego nie wychodzi, ale o tym też zrobię Wam jeden podcast, jak dobrze medytować z afirmacją oraz, co też pomaga, wysiłek fizyczny. Wszelkiego rodzaju ruch w ciele, on ożywia pranę. Prana to jest taka nasza wewnętrzna moc i ona sprawia, że ona jak jest po prostu taka zastana w ciele, jak ta kałuża, o której wiele razy wspominałam, no to po prostu zaczyna gnuśnieć i rotten po angielsku, czasem brakuje polskich słów, wybaczcie, po prostu mieszkam za granicą tak długo. Rotten to znaczy gnić, czyli jak taka kałuża z gnijącym mułem, jeżeli Twoja prana siedzi wewnątrz ciała i nie jest ona niczym poruszona, no to wtedy, no niestety, lecz te myśli potrafią nam się nawarstwiać i ta negatywność nas tak dosłownie pochłaniać, trochę jej zalewać jak tsunami. Dlatego jeżeli się zaczynasz poruszać, czy to jest spacer w mieście lub w parku, czy to jest yoga, czy to są zajęcia taneczne, czy to jest pływanie, bieganie, cokolwiek to jest, to sprawia, że po prostu ta prana zaczyna się poruszać i ona wtedy trochę zaczyna być odblokowywana. Jakby taka łuża miała tamy, to rozsuwasz te tamy i ona jak rzeka może wtedy płynąć, ta prana po całym ciele, ta życiowa energia, i dawać Tobie więcej nadziei, więcej mocy, takiej wewnętrznej mocy, oraz ten taki fizyczny przypływ energii do tego, żeby działać. Bo najważniejsze też jest to, żeby działać, a nie żeby siedzieć w miejscu i po prostu czekać, aż manna nam spadnie z nieba. Niestety manna obecnie nie spada z nieba, trzeba ją kupić, trzeba na nią zarobić, a to robisz swoimi własnymi rękoma. I po raz ostatni też mówię o tym, że to, co mnie też pomaga poruszyć się, kiedy jestem taka zgnuśniała, to reguła 5 sekund Mel Robbins, liczę od 5 do 0 i to 0 daje mi taki start, jak ten przycisk i wybuch, wyrzut rakiety po to, żeby działać. Więc ja Tobie daję te wskazówki po to, żebyś Ty mógł się poruszyć, Ty mógł odnaleźć tą wewnętrzną moc i tym samym po prostu odnaleźć pewność siebie i lepszą jakość w życiu. Jeżeli ten film się Tobie spodobał, daj mi lajka, daj mi suba, subskrybuj ten kanał i pamiętaj, że zawsze możesz się podzielić tymi informacjami z ludźmi, którzy potrzebują jej w życiu. Pamiętaj, że to wszystko, co tutaj udostępniam, jest za darmo i możesz z tego korzystać zawsze i wszędzie. Są to krótkie podcasty, więc one nie trwają godziny i dają Tobie, mam nadzieję, takiego pozytywnego kopa do życia. A ja zapraszam Ciebie za tydzień na kolejny podcast z Pauliną, chyba że będzie to za 2 tygodnie, bo tutaj zbliża się, bo tutaj są też niebawem inne rzeczy, które muszę zrobić. A jeżeli jesteś w Montrealu, gdzie obecnie mieszkam i gdzie obecnie pracuję, to zapraszam Ciebie również na moje zajęcia z jogi, z tanecznej medytacji, one są po angielsku, ale chętnie też się podzielę w innych językach, tudzież w polskim, z tym, co robię, oraz też zapraszam Ciebie na cykl warsztatów, które się nazywają Manifest Your Life. Wkrótce będzie też info. I do zobaczenia tutaj na moich zajęciach z jogi, z medytacji i z innych rzeczy. Całuję Was i pa pa!